Hop, 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 traktat o samotności, Tamara Bołtak-Janowska. Kołysanka osobista. Jestem kobietą, rodzę czaszkę, ciesząc się z niej, ładnieje. Czaszka cherubinowa. Prawdziwie moja. Do krzyku jej dziąseł pierś natychmiast doniosę z fizjologicznie ciepłym mlekiem. A zęby czaszki wykarmionej nadadzą ciału mojej czaszki lokalne i światowe imię. Moja matka. A ja się już tak nie wyzbieram. Mojej matki nie ma. A jeśli jest, to nagą czaszką. I ja jej zwrócę własną. Któregoś dnia nie ma wolności, jest tylko więcej wolności. Najpierw jest jak własne dziecko. Bez cienia pogardy ją obserwujesz, dopóki rośnie. Wolność pielęgnuje i uśmierca zwierzęta i zieleń. Ziemia jest wolna, nie ty. Tak powiedziała któregoś dnia. Któregoś dnia powiedziała, jestem ignorantką w historii. Co widzę i czuję, to wiem. I co ja, świadek, usłyszę. Człowiek zwariował. Trwa jak poruszone zdjęcie. Stał się wałkoniem dwóch form. Anioł i zwierzę. A obie mowy głupie. Dnia któregoś powiedziała. Jestem ignorantką. Co mi tam historia? Ktoś opisze jedno miejsce na 100 i 1000 więcej. A dziś szłam po klonowej sukience, była w czarne kropki od grzybowej zarazy, a grzyb ten był wolny. Retissima acerinum nazywa się to. Biały, dziś opowie ci marzenie twoje. Twoje marzenie to do kiczu źrenic ruch, do łabędzia giętego ze stalowej mgły. Łabędź twój, Chrystus twój, wznoszący się i wznoszący marmur twój. Ramionami rozdwoił łabędzią szyję. Zmartwychwstały twój biały ze wszystkiego, czym był, jest biały. Uczepiony ziemi, widoczny jak nigdy nikt. Zapomnieć go to zapomnieć osobę bliską. Powiedzcie, że to jest strata, w której mieścił się Bóg. Powiedzcie, że to jest strata, w której mieścił się człowiek. Powiedzcie matki, czego chciał. To takie proste. Chciał się nie bić. Teraz muzyka. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest hop, hop, hop. Tak jak
szybko się rozwija animacja u Szomeka, tam się powołuje na niego, a druga to jest traktat o samotności. I trochę z niego poczytam. Dobra, 81. Smolne polana, prosta, pułowa fryzura, wyczesana, zbita w cztery kierunki, czasem z okien rozpaczliwym, wybitym, czarno płonącym i jak głęboki, suchy kwiat kurzej wątróbki. Jest w tym ogólna dostojność. Zachowana pierś wypięta, z zagłębieniem, jakby wyjęto z lalki ramię, a dziurę tytoniowo zapluto, lub był to cios szpulką i szyja wyczesana. No, taka sterta. Cokolwiek. 83. Cokolwiek. Wysokie zbocze, piękny dół, łagodnie do oczu grzmi. Sączą się korzenie i oświetla je punktowo bolące światło świeżych pni. I pośród podwiązek w nowiu z ugrzęzłym w ogonie wzrokiem rozlega się wskazujący paznokieć. Idę. I w to spięcie strzykam milczeniem. 84. Będę mówić do ścian, jak do najdoskonalej skamieniałego wojska, do mlecznej gałki ocznej nade mną, a barzu ze źrenicą z much. Tępa czerń pod żarówką wzeszła. A była zwinna każdą częścią. Któregoś dnia umyję to oko od środka, usunę gęste pismo tej źrenicy, mój czarny krwawnik, on. Charakterystyczna piąstka i kopytko, łysiejący, kędzierzawy, skroplił się rozciągniętym ściegiem cienkiej grzywki. Będę mówić, mówię, nie mówię. Zderzam się z piersią, pochłaniającą. I na koniec. To wymaga powtórnego spojrzenia. Błyskawica jest bardzo zrozumiała. Grzmiące złoto po długim milczeniu. Wznieci pożar grzbietu swego zwierzęcia, którego więcej niż płonącej żyrafy. I pora go oświetlić, ciach, żeby się pokazać. To nie ona. Dzień. Nie złoty. Sardynkowy. Kiść sardynek rusza z okna i przebija czoło. Jestem zastrzelona, ale wiem, co się dzieje. Salwa bukietu i gór, wielki rynk i gór. Dziękuję.